wstawaj. Wstawaj, niedźwiadku. Ale mamy dzisiaj dla was epizod. 48 godzin. Ostatnie 48 godzin przygotowań. Let's go. Najniższy wynik w tych przygotowaniach i jednocześnie przy takiej formie, przy formie startowej, bo jestem już, patrzę po sobie, jest żyleta, to jest moja życiowa i przy takiej formie nigdy nie ważyłem, więc z jednej strony jestem podekscytowany, bo widzę, że dołożyłem dobrych kilka kilo mięśnia, a z drugiej strony jestem też podekscytowany, bo to znaczy, że będziemy mieć jedynie dla was full day of eating z wysokimi węglowodanami, ale ten epizod będzie o czymś zupełnie innym. Ten epizod będzie o 10 misjach, które musimy wykonać, zanim wylecimy na San Marino Pro. Pierwszą z naszych misji i zarazem najważniejszą, bo ona już jest spóźniona, jest to, że muszę wysłać kontrakt Pro na 2018 opłatem i kontrakt na zawody San Marino Pro. Powinienem zrobić to dawno, więc musimy się spinać i wysłać to priorytetem UPS-em prosto do Stanów, do IFBB Pro Headquarters. W tym roku opłata za kartę Pro wynosi $250, więc nie jest źle. Let's go! Priorytetowo do Stanów przez okalistowo. Pierwsza misja wykonana. To teraz teleportujemy się do drugiej. Druga nazywa się Proteinki od dziewczynki. Jako że nasza drużyna składa się z dwóch osób, czyli ja i Mariusz, dla mnie też przypadło trochę misji. I dzisiaj właśnie muszę zdobyć proteiny na nasz wyjazd. Która będzie najchudsza? Tak, na fitnessiarskie. Do widzenia. Do powodzenia. Dziękujemy. Mikołaj, to właśnie ten pan z wcześniejszego filmiku. U niego, jak będziecie w Mikołajkach albo na Mazurach, wpadnijcie koniecznie na wędliny. Sam robi, sam wędzi. Najlepsze. Ale to nie koniec naszych misji na dzisiaj, bo jeszcze musimy te mięcho zapachować, żeby je przewieźć i żeby wytrzymało kilka dni. A użyjemy do tego grzewarki. Wygląda jak jakaś drukarka, ale zaraz wam wszystko pokażę, jak to się robi. No, taki wystarczy. Pakujemy do tego woreczka i zgrzewamy. No i wszystko popakowane. Powiem wam, że warto się zabezpieczyć coś takiego, bo no nie wiadomo, co się wydarzy. Może nie będzie tam sklepu, może nie wiem, wylądujemy gdzieś w czarnej dziurze, więc warto o coś takiego zadbać. Misja wypełniona. Dzień dobry, drużyno. To już ostatnie cardio w tych przygotowaniach i nie mogło być inaczej, jak prawdziwy dzik i sarenka. Wybraliśmy cardio w lesie. Chodźcie, pobiegamy. Update. Jest cholernie zimno dzisiaj na Warmii, ale powiem wam, cardio rozgrzewa i ja wiem, że to nie jest optymalna forma cardio. Bieganie naprawdę nie jest dobre dla ludzi, którzy budują mięśnie, ale nic nie poradzę. Zwyczajnie to kocham i cieszę się, że mogłem wrócić do tego w przygotowaniach. No to kolejna misja z cyklu Mario, ogarnij się. Chodźcie do środka, bo jest zimno.
Dzień dobry. No dobra, to jest nasza misja pod tytułem Mario ogarnij się. To będzie tak zwane ostateczne docięcie. Bo pamiętajcie, nasz sport to jest sport estetyczny, a estetyka to nie jest tylko wyrzeźbione dobre ciało, ale generalnie kondycja całościowa, więc dobra fryzura to niewątpliwie część kondycji. No dobra, jestem już teraz docięty, Justyna zrobiła robotę, więc możemy lecieć dalej z naszymi misjami. I ostatnia misja na dzisiaj, misja numero 5. Piąta misja to, uwaga, cała organizacja i logistyka wyjazdu. I powiem wam, że nie będę ukrywał, to jest ciężka dla mnie misja. I mogę otwarcie powiedzieć, że za czasów startu w lice IFBB Amateur, czyli tej takiej amatorskiej, gdzie rozgrywa się większość zawodów w Polsce, po prostu miałem lepiej. Jechałem jako kadra narodowa i nie musiałem się o nic martwić. Zero problemów na głowie, po prostu pojawiałem się na lotnisku i Polski Związek Turystyki i Fitness zajmował się całą resztą. Natomiast teraz, to teraz tak nie jest. Pierwszym moim takim wyjazdem, gdzie musiałem się brutalnie nauczyć tej całej organizacji, był mój debiut pro w Los Angeles. I wtedy zrozumiałem, że wybrałem sobie ciężką drogę, jeśli chodzi o sport sylwetkowy. Bycie pro jest fajne, jeśli ktoś nadal się za ciebie martwi, jeśli ktoś cię sponsoruje, organizuje ci te całe wyjazdy. Natomiast ja gram tak, że jestem sam. W sensie to nie jest tak, że nie mam propozycji sponsorskich. Myślę, że możecie się domyślić, że na tej skrzynce często coś się pojawia. Natomiast nigdy nie pozwolę sobie na kompromis, jeśli chodzi o moją etykę. Bo pamiętajcie, że od kompromisu do kompromitacji jest niedaleka droga. I jeśli miałbym gdzieś sprzedawać swoją etykę za to, żeby ktoś pomógł mi z zawodami, czy zasponsorował jakiś tam część przygotowań, fuck it. Wolę być prawdziwy i samemu to ogarnąć. No dobra, chłopak poklikał, pogooglał, powybierał i myślałem, że przedstawię wam koszty, żebyście wiedzieli po prostu, jak wygląda to finansowo, jeśli chodzi o taką przygodę IFBB Pro. Bardzo ciekawa podróż i nie tylko sylwetkowo, ale też i fajne miejsce. Dobra, lądujemy w Bolonii. Przelot kosztuje nas 390 zł razy 2, czyli dosyć drogo, jak zatanie. Lecimy Ryanem. Powrót jest z Wenecji, bo chcemy dostać rok we Włoszech, pojechać sobie tam Pisa, Wenecja, Florencja, takie tam klimaty. I z powrotem było tanio, 79 zł za osobę, więc spoko. Ryan się sprawdził. I hotele. Musieliśmy kupić hotel w Rimini, to jest taka turystyczna miejscowość blisko San Marino, bo w San Marino nie było już miejsca na nas. Poczułem się jak człowiek bezdomny, ale to jest dosyć normalne, jeśli kupuje się coś na ostatnią chwilę, a Liga Pro robi zawody, więc ściągnę i ludzie z całego świata, bardzo z tego była wykorzystana. Hotel Rimini staje się faktem 1100 zł, jakieś 250 euro. Hotele w Wenecji, Florencji, tego jeszcze nie wiemy. Zostawiłem sobie tam mniej więcej starą sztukę. Chcę, żebyście wiedzieli, że to nie są jakieś super fancy hotele, tylko takie, no po prostu, żeby się przyklimać. A, ważne było to, żeby mieć dostęp do kuchni, żebyśmy mogli zrobić posiłki dla mnie na przed zawodami, no i po zawodach też, bo się zaczyna Liver's Diet. I ostatnia rzecz. Będziemy jeździli, ale furą. Czujcie się? Fiesta, ale będzie bestia, co? I nie wziąłem ubezpieczenia, ale mam nadzieję, że nie przesadzę nic. No dobra, wiecie wszystko. Na koniec... A to nie jest koniec, przecież jeszcze 5 następnych misji, ale to już jutro w kolejnym epizodzie. Ale są ciekawe misje, wiecie? Mogę wam szybko zdradzić, poczekajcie. Tak na szybko wam powiem, czego się możecie spodziewać. Tak wystrzelę to z siebie, okej? Okay? Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Naprawdę oceniam każdą jedną sekundę, którą chcecie dzielić razem z nami, razem z Team Natura. Także dzięki wielkie, jak możecie, to tam z całej siły. Kliknijcie myszką. Dobra, wiecie co. I dajcie znać, jak wrażenie. Coś was zastanawia, chcecie wiedzieć więcej, piszcie śmiało w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć każdemu zresztą tak jak zawsze. I nie będę ukrywał, ale to też jest mój taki ulubiony moment, gdzie mogę zobaczyć, jak przeżywaliście te ostatnie chwile przed moim startem. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Mariusz Czerniewicz, Team Natura. Peace out.